Na drugą kawę w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym zaprasza Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Dzień dobry w programie Druga Kawa, witam Maciej Nowak. Moim gościem jest Jadwiga Kander. Witam. Dzień dobry, witam. Kobieta, która zostawiła pracę w korporacji po to, żeby podróżować po Azji, mówiąc w dużym uproszczeniu. Tak, ale z małym sprostowaniem. Porzuciłam pracę w korporacji, ale nie żeby podróżować, ale żeby realizować własne marzenia. A moim właśnie marzeniem była podróż. A tak naprawdę przez 25 lat pracy w korporacji większość czasu byłam, można powiedzieć, nauczycielem, bo uczyłam moich pracowników, zarządzałam bardzo dużymi zespołami, jestem również coachem. Uczyłam, żeby realizować własne marzenia, żeby żyć w zgodzie z własnym sumieniem, z własnymi oczekiwaniami. No i któregoś dnia zastanowiłam się, że ja strasznie pędzę. Kiedy znajomi mnie pytali, na przykład rozmawialiśmy o porze roku, że w tym roku to lato było na przykład piękne, albo krótkie, albo deszczowe, to ja się łapałam na tym, że ja w ogóle nie mam pojęcia, jakie było lato. Że ja po prostu... To była tylko praca, praca, praca. Praca, praca. Ja po prostu żyłam od planu do planu, od rozliczenia do rozliczenia, ciągle w pędzie, w pędzie, w pędzie. I w którymś momencie zorientowałam się, że chyba pędzę za szybko, że to jest trochę tak, jak ornitolog uczy ptaki latać, że mówię ludziom, żeby realizowali własne marzenia, żeby żyli w zgodzie z sobą, ale do końca tak nie jest w moim przypadku. 25 lat w jednej korporacji czy w różnych? To nie, było? Ja byłam całe życie związana z branżą finansową, natomiast 15 lat, ostatnie 15 lat pracowałam w bardzo dobrej korporacji, dlatego decyzja była taka o porzuceniu pracy bardzo trudna, ponieważ... Było wysokie stanowisko, prestiż, dobry samochód służbowy, nie było problemów finansowych, nagle trzeba to zostawić, tak? Nawet nie trzeba było to zostawić. Chce tylko, się to zostawić. Tylko wiesz, to jest taka, ja się kieruję właśnie dewizą taką, że ja chcę zawsze być usatysfakcjonowana. Dla mnie satysfakcja moja osobista jest bardzo ważna. I na początku, kiedy awansowałam, kiedy się rozwijałam jako menadżer, osiągałam sukcesy, byłam zachwycona, byłam bardzo mocno skoncentrowana na sobie. I uważałam, że świat się kręci wokół mnie. I to mnie po prostu realizowało, to mi dawało taką energię. Potem, kiedy dojrzałam jako menadżer, zorientowałam się, że to nie tylko ja, ale również mój zespół, a przede wszystkim mój zespół osiąga sukcesy i byłam bardzo dumna i szczęśliwa, kiedy mój zespół, kiedy moi pracownicy awansowali, kiedy mój zespół osiągał bardzo wysokie cele i byliśmy wtedy bardzo, bardzo szczęśliwi, ale przyszedł też taki moment, kiedy to już mi też nie dawało satysfakcji. Po pierwsze odzywało się mocne zmęczenie. Ja się zorientowałam, że ja nie mam czasu dla przyjaciół, nie mam czasu dla znajomych, dla rodziny. Żeby pojechać na wakacje, odpocząć. Ale żeby pojechać na wakacje, to było trochę za krótko. Ja właśnie jadąc na wakacje, ja sobie wybrałam przez przypadek taki kierunek jak Azja, to była Tajlandia. I ja się zorientowałam, że ja się tam zupełnie inaczej czuję, że to jest takie chyba moje miejsce na ziemi. I w związku z tym, kiedy wracałam do Polski, coraz częściej myślami wracałam do Tajlandii, ponieważ w Polsce tak, pracowałam bardzo intensywnie, zawsze na kilka etatów. Kiedy wracałam bardzo zmęczona do domu wieczorem, ze zmęczenia nie mogłam zasnąć. Rano nie mogłam się obudzić, więc jedna kawa, druga kawa, ciągle w pędzie, w pędzie, w pędzie i pomyślałam sobie, naprawdę, gdzie ja tak pędzę? Czyli dochodzenie do tej decyzji to był pewien proces. To nie było tak, że jednego dnia się obudziłaś i mówiła, że zostawiam korporację, jadę gdzieś tam najeść ryż. Nie, wiesz, nie. Ja jestem osobą bardzo odpowiedzialną. Ja się przygotowywałam do tego prawie 2 lata. Oczywiście ja miałam takie okresy, kiedy uważałam, że powinnam to zrobić już natychmiast. Miałam też takie momenty w swoim życiu, kiedy najzwyczajniej bałam się, no bo jednak zawsze ta pensja wpływała na rachunek i co będzie dalej, ten strach mi towarzyszył. Ale pewnego razu, ponieważ ja jeżdżąc do Tajlandii, zaczęłam uczyć się medytacji i na mojej drodze stanął, pewnie tak jest, kiedy uczeń jest gotowy, to nauczyciel się znajdzie. Znalazłam nauczyciela, to był mnich buddyjski, który mi powiedział, Jadwiga, nie bój się własnego strachu. I właśnie wtedy, tam 2 lata temu, na wyspie Pipi, zapadła decyzja, że muszę spróbować. Ja też jako coach uczę moich klientów zarządzania strachem, żeby się nie bali. A ponieważ ja zawsze uczę
o tym i tego, czego sama doświadczyłam, więc powiedziałam, dobrze, spróbuję. Zapytam trochę o te rzeczy, że tak powiem, związane z podróżami. To tylko Tajlandia, czy też inne kraje? Początkowo to była Tajlandia. Później okazało się, że można podróżować bardzo nisko budżetowo, że to wcale nie muszą być drogie podróże. Zresztą bardzo zmieniłam styl podróżowania. Na początku jeździłam do dosyć fajnych, takich ekskluzywnych hoteli, ale stwierdziłam, że to nie jest dla mnie, że największą radość czerpię, kiedy jestem w nisko budżetowym motelu, czy nawet hostelu, ale są fajni ludzie, których nie interesuje, jaką markę masz na sobie, czy nosisz Dolce & Gabbana, czy inne jakieś markowe ubrania. Nie interesuje ich, kim ty jesteś, tylko jakim jesteś człowiekiem, jakie masz serce. I to mi po prostu dawało dużo satysfakcji. Byłam w Malezji, byłam w Singapurze, byłam w Wietnamie, jestem oczarowana Wietnamem i szczerze rekomenduję. Wietnam jest fantastyczny, ludzie są fenomenalni. Ostatni miesiąc spędziłam w Indiach, podróżowałam, kształtowałam się, uczyłam się w Indiach, więc podróżowałam przez Indie. Mhm. Fantastycznie. Tylko jest takie pytanie związane z tymi finansami. Jednak zawsze gdzieś się ciśnie, no bo jest wiele osób, które może też zdecydowałyby się na taką drogę, tylko jest ta bariera finansowa. No bo trzeba, tam życie jest tanie w tej Tajlandii, tak? Ale trzeba tam dolecieć. Bilet już, trzeba dolecieć, już kosztuje. Nie leci się tam chyba do, czy nie jedzie, nie leci do pracy, tak, po to, żeby pracować. Nie, w ogóle w Tajlandii nie wolno pracować. To jest tam w Tajlandii są trzy rzeczy, które są bardzo niebezpieczne. To jest obraza króla i rodziny królewskiej, nawet poprzez zniszczenie banknotu, na którym jest wizerunek rodziny króla. Również narkotyki, można mieć bardzo duże problemy, jak również praca. Nawet jeżeli chcesz pracować jako wolontariusz, to musisz mieć na to zgodę. Jeżeli chodzi o finanse, ja jestem mamą, a jestem też już babcią, mam trochę życia z sobą. W związku z tym ja przygotowywałam się trochę do tego i przez swoje życie oszczędzałam, zawsze pracowałam na 2-3 etaty, zrobiłam drobne oszczędności po to tylko, żeby móc właśnie podróżować bardzo nisko budżetowo, bo naprawdę jedzenie w całej Azji jest niesłychanie tanie, ale też zachęcam, ponieważ do takich przemyśleń, bo wiesz, na przykład spotkałam w Indiach bardzo dużo ciekawych osób, które na przykład wynajęły swoje mieszkanie, bo to trzeba być odważnym, trzeba podjąć pewną decyzję, wynajęły swoje mieszkanie na 2 lata i ten czynsz, który dostają co miesiąc, przeznaczają na podróż. I to ja spotkałam takich ludzi, właśnie parę Szwajcarów, bardzo fajni ludzie, po 40. I mówię, a właściwie życie zaczyna się po 40, a dlaczego nie? Ludzie biorą kredyt, ludzie sprzedają różne rzeczy, to tylko ma znaczenie, co jest dla ciebie ważne. No dobrze, a te kredyty też trzeba kiedyś spłacić. Trzeba wrócić do tej Polski na jakiś czas, chociażby, żeby się spotkać z rodziną i za coś żyć, tak? Dokładnie. I co wtedy? Ale wiesz, bo to chodzi właśnie o to, żeby swoim życiem zarządzać. Ja trochę jestem taka w opozycji do naszego systemu edukacji, dlatego że ja mówię, że nas uczono, jak jest zbudowany pantofelek, podczas której bitwy, gdzie tam wojska stały. Ale nie tak, ale nie uczono nas, wiesz, takiego samodzielnego myślenia i wielu, wielu innych rzeczy. Ja uważam, że do wszystkiego się trzeba przygotować, że własnym życiem trzeba zarządzać. Ja uważam, że moje osobiste życie to jest najważniejszy biznes, którym zarządzam. Dlatego do tego się trzeba wszystkiego przygotować. Ja w swoim życiu, ja jestem Opolanką, ja w swoim życiu wiele różnych rzeczy wykonywałam i robiłam. Uważam, że żadna praca nie hańbi, że jeżeli masz marzenia, to może warto podnieść dodatkową pracę. I od razu powiem, że jako wieloletni pracodawca muszę powiedzieć, że praca jest, pracowników nie ma. Tutaj pewnie będą opory, ale jeżeli się chce, to się pracę znajdzie. Ja zawsze tą pracę szukałam, robiłam drobne oszczędności. Jak brakowało pieniędzy, bo też wychowywałam samotnie 3 dzieci, to szukałam dodatkowej pracy. Także w życiu się napracowałam, ale mam satysfakcję z tego. No bo w Opolu jest chyba 5% bezrobocia, to jest takie higieniczne już bezrobocie, czyli nie pracują tylko ci, którzy nie chcą pracować. Tą pracę i te pieniądze zawsze gdzieś można znaleźć, tak? Można zarobić. Jak teraz wyglądają twoje proporcje, jeśli chodzi o miejsca, w których spędzasz czas? Więcej w Polsce czy więcej w Azji? Ja niedawno przyjechałam do Polski po 8-miesięcznym pobycie właśnie w Azji. Przyjechałam do Polski, ponieważ urodził mi się kolejny wnuk.
więc bardzo miałam taką dużą potrzebę, żeby być z córką i z wnukiem. Jestem w tej chwili pierwszy miesiąc, dzisiaj jest właściwie rocznica, miesięcznica mojego pobytu i powiedziałabym, że moje życie to jest taka kompozycja otwarta. Mam bardzo dużo pomysłów na biznes, szczególnie związany z coachingiem, bo tak jak mówię, mam duże doświadczenie, przez wiele, wiele lat pracowałam jako coach, jestem takim aktywnym coachem. Skończyłam teraz w Indiach Akademię Ayurvedy, jestem bardzo tym oczarowana, zachwycona i też myślę, że coś z tym będę robiła. Jestem otwarta, bo prowadzę teraz taki projekt Ja Bogini. Chciałabym z tym projektem wyjść poza granicę nie tylko Opola, ale to jest projekt nie tylko dla kobiet, ale przede wszystkim dla kobiet. Chciałabym wyjść poza granicę Opola, ale również i Europy. Mam dużo pomysłów i szukam. Jeżeli będzie jakiś też tani bilet, to... To nic cię tutaj nie trzyma, tak? To nic mnie tutaj nie trzyma, gdzie tak, tak. Bo przekonałam się właśnie będąc w Azji, że to, co daje nam szczęście, jest wewnątrz nas. Że przechodzimy, jesteśmy, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jakąś wielką filozofią, ale my naprawdę jesteśmy kompletni. I żeby być szczęśliwym, to trzeba być w kontakcie z sobą i zobaczyć, że wszystko, co potrzebne jest do szczęścia, to my posiadamy. To wcale nie muszą być Indie, to wcale nie musi być Tajlandia. To może być nasza opolska piękna wyspa Bolko, to mogą być nasze tutaj lasy, to mogą być tereny również w Polsce, ale ważne, żeby trochę się zatrzymać i zastanowić się, co jest dla mnie ważne. Jeżeli tak pędzę, to gdzie ja tak pędzę, co mnie tak gna i czego szukam? Tym optymistycznym akcentem, życząc wszystkim odwagi w podejmowaniu decyzji, w zarządzaniu własnym życiem. Dziękuję za rozmowę. Jadwiga Kander była moim gościem dzisiaj w drugiej kawie. Dziękuję. Dziękuję.